pomówmy teraz o Jakubie Wędrowiczu, który jest w zasadzie najbardziej rozpoznawalną dla pana postacią. No, jacy są bohaterowie literaccy? Przeważnie są inteligentni, kulturalni, dobrze zbudowani, młodzi, przystojni, myją się czasem i tak dalej. A ja zrobiłem model ekstra, który jest śmieszny, dlatego że jest absolutnym zaprzeczeniem i absolutnym przeciwieństwem tego wszystkiego. Filipiu! Nie. Andrzej Sapkowski. Draniu, to przez ciebie wszystkie moje problemy są. Te od ciągle. To są problemy? Komuniści, wampiry, góle, dziwki, urząd skarbowy nam. Wszystko przez to, że ci się książek zachciało pisać. Tutaj chodziło o wykorzystanie najbardziej znanej, kontrowersyjnej postaci z powieści pana Andrzeja Pilipiuka. No, pracując nad tekstem, staraliśmy się dobrać jakieś takie najbardziej znane z cytatów, z powieści oraz pomysły, które w jakiś sposób no, były też groteskowe, żeby móc wpleść to luźno w sposób wypowiedzi bohatera i też niejako wygarnąć autorowi, co on o nim myśli. Salon Trójkowe Czwartki to inicjatywa, którą współtworzą uczniowie i profesorowie trzeciego liceum ogólnokształcącego, czyli tak zwanej Trójki. Uczniowie wpadli na pomysł, aby właśnie do nas, do Trójki, zapraszać ludzi, naszych przede wszystkim absolwentów, którzy w różnych dziedzinach sztuki, sportu, literatury, teatru już coś osiągnęli lub właśnie zamierzają coś osiągnąć. Takie spotkania z czytelnikami na pewno są bardzo przyjemne. Przychodzą ludzie, którzy czytają, którzy chcą poznać autora, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej, czego no, nie wyczytają w czasopismach, co nie wynika wprost z notatek w książkach. To jest ta młodzież, która jakoś żyje tą prozą, która wykazuje nią zainteresowanie, która po prostu stanowi jakąś taką elitę moich czytelników. Zdjęcia wykonuję w jednym egzemplarzu. Rzadko kiedy powtarzam. Staram się uchwycić na kliszy w ułamku sekundy w czasie ekspozycji poprzez ustawienie światła, parametrów technicznych sprzętu, zastosowania odpowiedniego filtru. Wszystko w jednej sekundzie. Nic potem te zdjęcia nie są manipulowane w Photoshopie. Bardzo często musiałem albo nocować w górach wysoko, albo wychodzić ze schroniska na plan zdjęciowy całkowicie nocą, po ciemku idąc, żeby dotrzeć na szczyt. Tu jest wiele zdjęć z rysów, ze szczytu rysów, gdzie po prostu licząc na to, że utrafię na jakieś wyjątkowe zjawiska, których się nie przewidzi. Dlaczego one są wyjątkowe i robią wrażenie większe niż przeciętnie pokazywane zdjęcia gór? Dlatego, że mało kto użył sprzętu, który służy zasadniczo do zdjęć, czy to jakichś profesjonalnych, reklamowych, bądź technicznych, katalogowych. Mało kto używał takiego sprzętu w wysokich górach, a zwłaszcza w takich niepowtarzalnych, trudnych porach roku, czy też dnia, bądź nocy.
Serdecznie wszystkich witamy na jubileuszu 20. rocznicy istnienia lokalnego tygodnika, który wszyscy znają pod tytułem Głos Tygodnik Nowochódzki. Kapituła Głosu Tygodnika Nowochódzkiego nadaje tytuł Nowochodzienia Roku za rok 2011. Panu Mieczysławowi Gilowi, wieloletniemu redaktorowi Głosu Nowej Huty, współpracownikowi Głosu Tygodnika Nowochódzkiego, współtwórcy małopolskiej, nowochódzkiej, a właściwie polskiej Solidarności, senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze gratulacje. Pozwalamy sobie wręczyć tradycyjny adres i medal, który jest białym krukiem. Jest kilkanaście egzemplarzy. Z jednej strony logo Głosu, z drugiej Arka Pana. Tak jest, ty pierwszy krok. No teraz wybierz to. Symbolicznie, jedno zrób symboliczne cięcie. O tak. No Głos jest pismem, tygodnikiem szczególnym. Szczególnym z wielu względów. Pierwszy to, że doskonale dokumentuje wszystko, co dzieje się w tej prawie 300-tysięcznej dzielnicy, że jest taką kroniką dla przyszłych pokoleń także, że jest w mojej ocenie bardzo obiektywny w tej informacji. To dzisiaj nie jest w dziennikarstwie tak powszechne. No i oczywiście ten tygodnik to także jakieś moje związki z nim i sentymentalne, i wspomnieniowe. To ważne dla mnie bardzo. Głos Tygodnik Nowochódzki towarzyszy mieszkańcom naszej dzielnicy od 20 lat. Pierwszy numer Głosu Tygodnika Nowochódzkiego ukazał się w kwietniu 1991 roku. Oczywiście nie jest to gazeta nowa na tym rynku, w tym sensie, że oczywiście w Nowej Hucie cały czas mieszkańcy mieli własną gazetę. Wcześniej był to Głos Nowej Huty, który wychodził od roku 1957, a jeszcze wcześniej przez kilka lat, w latach stalinowskich, wychodził tygodnik Budujemy Socjalizm. Także Nowa Huta zawsze miała swój tygodnik i ma go do dzisiaj. Myślę zresztą, że jesteśmy gazetą, w której mieszkańcy znajdują wszystkie ważne informacje dotyczące spraw, które dzieją się na tym terenie. Bardzo dużo mamy listów od czytelników, interwencji od czytelników, także staramy się żyć razem z mieszkańcami, razem przeżywać z nimi ich problemy i pisać po prostu o Nowej Hucie.